Rozmowa poranka. Za 21 minut 9 w rozmowie poranka. Dziś pani Grażyna Witkowska, wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jest nowa publikacja i dlatego się spotykamy. Statystyczny obraz metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Tym razem chodzi o lata 2020-2022 i tak sobie myślę, że jeśli ktoś choć nawet pobieżnie te informacje śledzi a propos tego, jak wygląda i demografia, i ogólnie statystyczny obraz metropolii, to chyba nie będzie zaskoczony. Tutaj nie ma rzeczy, które by się nie działy wcześniej. Być może teraz dzieją się w większym natężeniu. Tak, bo lata 2020-2022 to, jak państwo pamiętacie, lata COVID-u. I tutaj w tych statystykach bardzo mocno to zaistniało i mogliśmy to właśnie bardzo mocno zaobserwować. No to do konkretów przejdźmy. Tych demograficznych właśnie mamy więcej zgonów niż urodzeń. To też nie jest nowość, natomiast pytanie, czy o tyle więcej już tych zgonów jest, żeby już to mogło nas alarmować. No może COVID właśnie znowu tak troszeczkę te statystyki nam wykrzywił, bo rok 2021 był takim dramatycznym rokiem, w których liczba zgonów dwukrotnie przekroczyła liczbę urodzeń i to było takie bardzo niepokojące. Ale 2022 rok, żebyśmy trochę pozytywów mogli też powiedzieć państwu rano, liczba zgonów zmalała i każdy poskórnie się domyśla, że powodem tej statystyki jest to, że zmalała liczba zgonów właśnie z powodu COVID. Więc być może ta tendencja się utrzyma, chociaż jeżeli pożegnamy się na dobre już z pandemią, to być może się okaże, że te statystyki niestety wrócą na swój tor. A na tle kraju ten mały wycinek, jakim jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia pod względem właśnie tej relacji zgonów do urodzeń, jak wygląda? Dokładnie tak samo. Tak, tutaj nie jesteśmy jakimś wyjątkiem w tej dziedzinie. Dokładnie tak samo statystyki w Polsce pokazują, że liczba zgonów zmalała. W związku z tym no, ta statystyka na ten moment spadła, no, ale wszyscy spodziewamy się właśnie, że po zakończeniu pandemii ten trend wróci niestety znowu na utarte tory. No to jest pewnie pytanie do kogoś, kto się zajmuje tym socjologicznie i to analizuje. Ale wiele się mówi o kryzysie demograficznym, że on kiedyś nastąpi. To już jest ten kryzys demograficzny? Ten kryzys demograficzny w zasadzie notujemy już od 2010 roku, bo wtedy te nieszczęsne dwie statystyki spotkały się ze sobą, czyli liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzeń. I od 2010 roku niezmiennie ta statystyka nie chce zmienić swojego trendu. A COVID, do którego tak ciągle uporczywie wracam, niestety jeszcze te statystyki nam pogłębił, dlatego że bardzo, oprócz tego, że wzrosła liczba zgonów, gwałtownie też zmalała liczba urodzeń. Po prostu baliśmy się pewnych zachowań, baliśmy się, co będzie w przyszłości. W związku z tym tutaj ta liczba urodzeń spadła, natomiast ona po COVID-zie nie wróciła, że tak powiem, na swoje tory, tylko niestety utrzymuje się dalej w tendencji spadkowej. Ale przecież mieliśmy też w metropolii takie miejsca, chyba gdy ostatnio się spotkaliśmy, to rozmawialiśmy właśnie o tym, że jest kilka miejsc w metropolii, mniejszych gmin, które no, trochę mówiąc wprost, ten wynik poprawiają. To już jest nieaktualne? To może odniosę się do całego województwa. Na 167 gmin, raptem 9 gmin ma przyrost naturalny dodatni, 9. Ale to nie jest oszałamiający przyrost naturalny, bo to jest w skali od plus 3 do plus 34. Minimalny. Minimalnie, tak. A w metropolii tylko gmina Bojszowe ma dodatni przyrost naturalny. A przypomnę tylko słuchaczom, że przyrost naturalny dodatni jest wtedy, kiedy liczba zgonów jest liczbą mniejszą od liczby urodzeń. Z drugiej strony to, co powoduje, że mieszkańców metropolia ma coraz mniej, no to są migracje, czyli wychodzi na to, że my się wciąż chętniej wyprowadzamy. Raz do mniejszych miejscowości poza metropolią, tak by z tego wynikało, a dwa, że chyba w ogóle wyprowadzamy się z województwa. Tak, wyprowadzamy się w ogóle z województwa i głównym kierunkiem, do którego się wyprowadzamy i do którego migrujemy w sposób naturalny, jest województwo małopolskie. Być może wynika to też z faktu, że znajdujemy pracę w województwie małopolskim, a w drugiej kolejności, jeżeli już tam znaleźliśmy pracę i nasyciliśmy się troszeczkę tymi dojazdami, które codziennie uskuteczniamy, postanawiamy jednak wyprowadzić się tam na stałe. Czyli ci, których stać, wyprowadzają się z metropolii gdzieś na przedmieścia metropolii, tak to nazwijmy, a ci, których dopiero ma być stać w przyszłości, to znaczy chcą zarobić jakieś konkretne pieniądze, wybierają inne województwa. Tak, bo za pracą.
Jest też kilka pozytywów w tym raporcie. Warto by było o nich powiedzieć, choć zastanawiam się, czy to tak naprawdę są pozytywy, bo po pierwsze nie mamy problemu z bezrobociem w metropolii. No to akurat jest rzecz, która charakteryzuje większą część kraju. To jest zjawisko widoczne od dłuższego czasu. No tylko też pytanie, czy bezrobotnych nie jest przypadkiem mniej, dlatego że w ogóle coraz mniej jest tych ludzi na rynku pracy, bo coraz więcej jest tych, którzy już na emeryturze. Tak, pan redaktor dobrze to teraz ujął właśnie i chciałam też państwu powiedzieć, że na przykład Sosnowiec jest takim miastem, w którym jest największy odsetek osób 65+. Tak, jest nas coraz to mniej nas wchodzi na rynek pracy i to bezrobocie, że tak powiem, spada. No ale teraz możemy się zastanowić w dwóch aspektach. To bezrobocie spada, więc to jest tendencja bardzo dobra. Ale dla pracujących za chwilę nie będzie bardzo dobra, tak? Znaczy będzie bardzo dobra, dlatego że będziemy my jako pracujący mogli wybierać swoich pracodawców. Natomiast kiedy popatrzymy z drugiej perspektywy inwestora, który chce przyjechać i chce jakąś dużą inwestycję tutaj u nas popełnić i będzie szukał 1000-2000 osób, to może się okazać, że nie będzie miał gdzie znaleźć te osoby do pracy. I inny pozytyw, który też nie wiem, czy do końca jest pozytywem, bo nie mamy problemu z dostępnością mieszkań. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście nie wiąże się z tym, że też coraz mniej zainteresowanych mieszkaniami. Może bym tak nie powiedziała do końca, że nie mamy dostępności, problemów z dostępnością do mieszkań. Budujemy na pewno dużo, ale też dużo rodzin mamy takich, które czekają na to mieszkanie. I niestety nie czekają na mieszkanie, które mogą sobie kupić, bo po prostu ich na to nie stać. Mamy bardzo dużo rodzin w naszej metropolii, które czekają na mieszkania od gmin. Tak, i to są te, które chcą wynająć normalnie od gminy i te, które chcą wynająć w trybie właśnie takim socjalnym. Na końcu tej publikacji państwo zamieściliście taką wzmiankę o strategii rozwoju metropolii na lata 2022-2027, a nawet perspektywa do 2035. Ta strategia metropolii ma kilka priorytetów, tylko czy one faktycznie się pokrywają z tym, na co tutaj państwo wskazujecie w tym raporcie? Strategię ma metropolia, a my jesteśmy jak gdyby zapleczem tej strategii. Pokazujemy, czy cele, które sobie metropolia wyznaczyła, są możliwe do osiągnięcia, w jakiej perspektywie. I to też właśnie na końcu naszej publikacji pokazujemy. Tam, gdzie te cele są już osiągnięte, a tam, gdzie po prostu są miejsca takie jak demografia między innymi, kiedy te cele mogą być nawet nie zrealizowane, nawet nie zbliżyć się do pułapu, który metropolia chciałaby osiągnąć. No pytanie, czy to już nie stało się trendem na tyle ogólnym i ponadregionalnym, żeby jeszcze metropolia mogła tutaj coś zrobić? No właśnie, to jest pytanie, na które chyba należałoby też kiedyś odpowiedzieć. Grażyna Witkowska, Urząd Statystyczny w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Radio M 107,6 FM.